Były minister sprawiedliwości, sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, profesor Leszek Kubicki jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry bardzo. Sąd Najwyższy ogłosił, że prezydenckie prawo łaski może być stosowane tylko wobec osób prawomocnie skazanych. Co to oznacza w sprawie Mariusza Kamińskiego, którego prezydent ułaskawił jeszcze zanim wyrok w jego sprawie się uprawomocnił, panie profesorze? Sąd dzisiaj odpowiadał na pytanie Sądu Najwyższego, ale zadane w składzie mniejszym czy osobowym. A ten skład rozpatrywał kolei kasację od, sądu, od orzeczenia Sądu Okręgowego, który umorzył postępowanie w sprawie Kamińskiego. I co oznacza ten, ta decyzja szerszego składu? Czy minister Mariusz Kamiński jest osobą ułaskawioną, czy też wrócił właśnie na ławę oskarżonych? Sąd Najwyższy literalnie powiedział, że akt łaski w zastosowany w stosunku do osoby nieskazanej prawomocnym wyrokiem nie istnieje. To znaczy nie wywołuje skutków procesowych. Czyli Mariusz Kamiński nigdy de facto nie został pana zdaniem ułaskawiony? Nigdy nie został ułaskawiony i nie mógł być ułaskawiony, dlatego że zgodnie z Konstytucją osoba z artykuł 42 paragraf 3 konstytucji, osoba do czasu prawomocnego skazania. Przez sąd uważana jest za osobę niewinną. Nie można łaskawiać osoby niewinnej. Czyli jeśli zastosowanie prawa łaski, jak powiada Sąd Najwyższy, nie wywołuje skutków procesowych, to co to oznacza w tej konkretnej sprawie Mariusza Kamińskiego? To, 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 to prawo łaski, które zastosował prezydent, bo on orzekł, on zastosował akt łaski w stosunku do osoby nieskazanej prawomocnym wyrokiem czyli w świetle konstytucji. Niewinnej. Nie można ułaskawiać osoby niewinnej. To by oznaczało, jak mówi opozycja, że prezydent Andrzej Duda złamał konstytucję. Złamał konstytucję. Zresztą od początku uważałem, stałem na tym stanowisku. Jak tylko zapadła ta decyzja, byłem... Miałem rozmowy w gazecie chyba wyborczej i wyraziłem to stanowisko. Także dzisiejsze orzeczenie Najwyższego nie jest dla mnie żadnym niespodzianką. Ale jeśli prezydent pana zdaniem złamał konstytucję, czy też zdaniem opozycji, to grożą mu za to jakieś konsekwencje? No to złamanie konstytucji może pociągać odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu. To jest oczywiste. To jest ta konkretna, ten konkretny przypadek, w którym Wystarcza. można się powołać przed Trybunałem Stanu. wystarczy. A jeszcze tam jest kilka w jego karierze, głównie związanych z Trybunałem Konstytucji. To to jest argumentacja Sądu Najwyższego i opozycji. Posłuchajmy drugiej strony. Druga strona, czyli politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią e, tak, Sąd Najwyższy przekroczył swoje uprawnienia e, i nadużył swoich uprawnień. E, mówią, że to Trybunał Konstytucyjny, a nie Sąd Najwyższy powinien zająć się tą sprawą. Trybunał konstytucyjny nie ma tu nic do rzeczy. Sąd Najwyższy zajmował się tą sprawą tylko dlatego, że do Sądu Najwyższego wniesiono kasację. On nie, nie oceniał treści decyzji prezydenta. On odpowiadał na pytanie zadane mu w toku rozpatrywania sprawy kasacyjnej. Tę sprawę kasacyjną o orzeczenia umarzającego postępowanie sprawy Kamińskiego i innych wnieśli pełnomocnicy pokrzywdzonych. I to był norm normalny środek odwoławczy, jaki rozpatrywał Sąd Najwyższy. Sąd Najwyższy w składzie trzyosobowym uznał, że problem jest zbyt złożony i zwrócił się z pytaniem prawnym do składu poszerzonego. Politycy, to jest stara praktyka. politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią tak. Sąd Najwyższy zmierza wbrew konstytucji do cenzurowania działania pana prezydenta. Mamy do czynienia z kolejnym przejawem stawiania się władzy sądowniczej ponad wszystkimi władzami. Sąd, Sąd Najwyższy musi dbać o przestrzeganie prawa w Polsce bez względu na to, kto to prawo narusza. Prawo łaski określone w artykule 139 Konstytucji jest osobistą prerogatywą prezydenta. I pałac prezydencki odpowiada, że Sąd Najwyższy nie może oceniać prerogatywy prezydenta. Może, jeżeli ta prerogatywa jest wykonywana wbrew prawu. Instytucja ułaskawienia nie jest normowana tylko w artykule 139 Konstytucji, ale jest w całym systemie prawnym. I ona musi być traktowana całościowo. Instytucji, przepis artykułu 139 Konstytucji jest obudowany, doprecyzowany, dookreślony w kodeksie postępowania karnego, gdzie jest cały rozdział kodeksu postępowania zatytułowany Postępowanie w przedmiocie ułaskawienia. Ale pałac prezydencki przekonuje, że. Konstytucja, to jest ten akt prawny, na który powołuje się prezydent Andrzej Duda. I w Konstytucji ten artykuł 139, o którym pan mówi, brzmi tak. Prezydent Rzeczypospolitej stosuje prawo łaski. Prawo łaski nie stosuje się do osób skazanych no przez właśnie Trybunał skazanych, Stanu. To trzeba czytać w jednym zdaniu, bo to jest jedna norma. Jeżeli nie stosuje się do skazanych przez Trybunał, to znaczy, że stosuje się do skazanych przez inne sądy niż Trybunał. Ale proszę pana, poprzedni artykuł 138 Konstytucji mówi też o osobistej prerogatywie prezydenta. Mówi się, prezydent nadaje ordery i odznaczenia. Czy pan sobie wyobraża, że prezydent w związku z tym ma prawo do nadawania jakiegokolwiek orderu? Czy może nadać panu order buraka? Nie. Nie aspiruje, ale... Nie musi nadać panu taki order, który jest określony w ustawie o orderach i odznaczeniach. Czyli musi być i ustawa, trybie. która to musi mówi. Musi być ustawa. Tak samo jest z prawem łaski. Jest sam odpowiedni rozdział kodeksu postępowania karnego, który mówi, że prawo łaski może być stosowane tylko w stosunku do osoby prawomocnie skazanej. Stanisław Piotrowicz, poseł PiSu. Jest stara rzymska zasada, skoro wolno więcej... Wolno mniej. Skoro wolno prezydentowi ułaskawić z tytułu skazania prawomocnym wyrokiem, to tym bardziej wolno ułaskawić wobec skazania nieprawomocnym wyrokiem. Nie, nie wolno, dlatego że to jest wkraczanie i to bardzo silnie dziś i bardzo ładnie uzasadnił sąd najwyższy, wkraczanie przez przedstawiciela władzy wykonawczej, jakim jest prezydent, w sferę działania wymiaru sprawiedliwości. O orzekanie w przedmiocie winy decyduje wyłącznie w Polsce, zgodnie z konstytucją, tylko sąd. I to jest najpierw prezydent wkroczył w sferę wymiaru sprawiedliwości, a teraz krzyczy, że wymiar sprawiedliwości wkracza jego prerogatywy. No właśnie. On pierwszy to zrobił. Ale mamy taką sytuację. Sąd Najwyższy wytyka błędy prezydentowi, pałac prezydencki odpowiada, że uchwała sądu najwyższego nie ma podstaw prawnych, jest niedopuszczalna i nieuprawniona. To wszystko prawne, wygląda bo... jak pad prawny, panie nie. profesorze. Orzeczenie Sądu Najwyższego jest orzeczeniem instancyjnym, procesowym, wydanym w związku z rozpatrywaną kasacją. Sąd Najwyższy wykonywał swój obowiązek prawny i, zg działał, i działał zgodnie z prawem. I dlatego nikt nie może powiedzieć, bo on nie oceniał prezydenta. On oceniał skutki prawne. Nie bezprawnej decyzji prezydenta. No i pytanie, jakie są te skutki prawne? Bo pamiętamy, że były szef CBA, Mariusz Kamiński, był skazany na trzy lata więzienia i dziesięcioletni zakaz zajmowania tak. stanowisk publicznych. I w związku z tym, czy ta sytuacja dzisiejsza uchwała Sądu Najwyższego cokolwiek w jego sprawie na dziś zmienia? To znaczy, sytuacja jest taka, że Sąd Najwyższy nie wiemy, co zrobi ten sąd, który rozpatrywał kasację, ale sądzę, że zgodnie z, z tym dzisiejszym orzeczeniem, że on przekaże sprawę ponownie, to znaczy uchyli to orzeczenie umarzające Sądu Okręgowego, który umorzył postępowanie apelacyjne. Tak, ale czy minister y, Mariusz Kamiński może nadal pracować w rządzie? To jest inna sprawa, bo to jest kwestia relacji między władzą wykonawczą. Jest, jest to problem jak gdyby posłuszeństwa władzy wykonawczej w stosunku do wymiaru sprawiedliwości. Mariusz Kamiński bardzo sobie skomplikował sytuację osobistą, bo po tym orzeczeniu, czy, czy w związku z tym postępowaniem o łaskawienie, on nieroztropnie wycofał apelację w swojej sprawie. I co to oznacza? To oznacza, to znaczy, że w jego sprawie nie ma apelacji, a jeżeli nie ma apelacji, to wobec tego staje się prawomocny wyrok skazujący pierwszej instancji. I o tych komplikacjach także rozmawiamy dalej na RMF 24.pl i w serwisie Interia.pl. Zapraszam.